Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś specjalnego, dzisiaj odcinek, jakiego bardzo dawno u mnie na kanale nie było, czyli taki czysto pogadankowy, gdzie wiecie, nawiązujemy wspólną relację, a w sumie to ja chciałbym nawiązać relację z wami, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za coś, o czym większość z was już pewnie wie, a może i nie wie. Ostatnio, wczoraj w sumie, kiedy to nagrywam, jest niedziela, wy dostaniecie to w poniedziałek prawdopodobnie, wczoraj w sobotę wbiliśmy 50 tysięcy subskrypcji. Dlatego nagrywam ten odcinek, żeby wam bardzo serdecznie podziękować, żeby wam powiedzieć, jak bardzo was kocham. Wiecie, zawsze mnie śmieszyło takie u youtuberów, jak wbili tam jakiś milestone, to że płakali tutaj na filmikach, mówili, jakie to jest ważne, ale to naprawdę tak jest. Ja zresztą od początku tak robiłem, kiedy wbiłem pierwsze 100 subskrypcji, dziękowałem wam, kiedy wbiłem 1000 subskrypcji, dziękowałem wam, kiedy wbiłem 10 tysięcy również i teraz również za każdą subskrypcję jestem wdzięczny i jest to fajna rzecz. Sami wiecie, pamiętacie, jak jeszcze całkiem niedawno, bo 24-godzinny stream z okazji 10 tysięcy subów był 3 albo 4 miesiące temu. A pamiętacie, w jakim szoku byłem wtedy, kiedy udało nam się wbić te 10 tysięcy subów? Co mega wątpiłem i to było w sumie ten 24-godzinny live był taką formą śmieszka, bo byłem pewien, że nie uda nam się wbić do końca wakacji tych 10 tysięcy subów. Teraz mamy koniec roku niedługo i mamy 50 tysięcy, więc jestem jeszcze bardziej zdziwiony. I to, co się działo przez ostatnie miesiąc w sumie, ten listopad, grudzień też jest bardzo dobry, ale listopad był na naszym kanale po prostu wspaniały. Byliśmy cały czas w topce polskiego YouTube'a pod względem przyrostów i tak dalej, i tak dalej. Było naprawdę świetnie. To pozwoliło mi na bardzo dużo. Pozwoliło mi rozwinąć skrzydła, pozwoliło mi uwierzyć, że faktycznie z tego kanału coś może być i że może w przyszłości będę mógł się temu poświęcić całkowicie. Bardzo mnie to cieszy i to też jest wasza zasługa, więc teraz wszyscy zostawiamy łapki w górę pod filmami. Pamiętajcie, to bardzo ważne. Bardzo ważne. Łapki w górę, wtedy więcej wyświetleń, bo wiecie, większe zasięgi, dzwoneczki na kanale, żeby mi tutaj YouTube nie ucinał i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ten film nie ma żadnego scenariusza, więc pewnie będę mówił pewne rzeczy 1000 razy. Postaram się go tak dość krótko tutaj uwzględnić. Pierwszy film, jaki wrzuciłem na kanał, to 14 marca 2016 roku, czyli 9 miesięcy temu, jeżeli dobrze liczę. W 9 miesięcy można na przykład urodzić dziecko, a ja urodziłem ten kanał. Urodziłem 50 tysięcy moich dzieci, więc super. No naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że jestem teraz w momencie, w którym spełniam swoje marzenia. Ci, którzy mnie znają, na przykład Gabrysia, moja wspaniała dziewczyna, dobrze wie, od ilu lat ja marzyłem o tym, żeby zostać youtuberem. To śmiesznie brzmi, ale naprawdę czułem, że to będzie coś, w czym ja będę się dobrze sprawdzał i w czym będę się spełniał. Spełniam się w obecnej chwili całkowicie. Dużą część tego ostatniego przyrostu też miały te nasze regularne live'y, za które wam bardzo serdecznie dziękuję, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to streamujemy każdy wtorek od około 15 do 19, 18, w każdy czwartek w takich samych godzinach i w weekendy, zazwyczaj, w piątek też. Ale no, czasem wracam do domu na weekend, więc nie ma weekendowych live'ów. Tak będzie na przykład teraz, bo wiecie, święta, Sylwester akurat wypadłem na live'a, więc ale w tygodniu myślę, że we wtorki i czwartki będą, więc zapraszam wszystkich na live'y. Bardzo dobrze się tam bawimy, zawsze przy całkiem sporej ilości osób. Siedzimy, śmieszkujemy i robimy różne inne rzeczy, więc tak. Live'y to był jeden z głównych takich zapalników, który pozwolił mi tak rosnąć. Bardzo wszystkim dziękuję obecnym na live'ach i mam nadzieję, że będziemy robili je jeszcze długo. A może kiedyś nawet uda mi się robić je codziennie, zobaczymy. Na razie nie ma takiej możliwości, bo mieszkam z Gabrysią w pokoju, więc po prostu nie mogę jej tego robić, żeby codziennie streamować, ale może kiedyś uda mi się wynająć może troszkę większe mieszkanie, wtedy będę miał swój pokój i tak dalej, i tak dalej. Więc co mogę więcej mówić? Naprawdę jestem wam bardzo wdzięczny, naprawdę jestem wzruszony. No to 50 tysięcy subskrypcji to jest naprawdę, myślę, że dość ważny moment. Znaczy dla mnie był ważny i zawsze będzie dla mnie ważny. A idziemy teraz po 100 tysięcy. Myślę, że niedługo tam się znajdziemy. Chciałem oczywiście również podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. I to nie jest takie, wiecie, puste podziękowanie. Naprawdę zawsze, kiedy tylko mogłem, kiedy była taka możliwość, dziękowałem. Oczywiście głównie chłopakom, czyli Flotarowi, Furmanowi, Matyniowi, Pogatemu, to są takie osoby, myślę, że wszystkich wymieniłem, które bardzo dużo mi dały pod względem YouTube'owym, myślunkowym i ogólnie, i za to zawsze będę im wdzięczny. Można powiedzieć, że w dużej mierze dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym jestem. Oczywiście troszkę w tym było też was, troszkę w tym było samego mnie, więc super, jestem naprawdę, no nie wiem, co mam powiedzieć. Tutaj staram się coś mądrego mówić, ale po prostu chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Dobra, podziękowań wystarczy, a na dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jest nowe wszystko, widzicie, nowe stare tło, nowa stara kamerka, troszkę inaczej jest pozmieniane, są światła, pozmieniane jest wszystko, a to tylko dla
dlatego, żeby troszkę mi ułatwić tutaj nagrywanie i live'owanie, bo teraz mam jeden duży softbox, którego tak naprawdę nie muszę mieć. A wiecie, siedzenie i live'owanie na przykład po 7 godzin, 6 godzin, czy dwóch wielkich światłach świecących na twarz, to jest dość uciążliwa sprawa i to jednak był problem. Tak samo nie mam już green screena, więc nie będzie wyciętego tła. Takie tło i niewycięte tło mi się troszkę osobiście bardziej podoba, a poza tym jest dużo wygodniejsze, bo nie muszę mieć tego oświetlenia. A bez oświetlenia w ogóle nie dałbym rady wyciąć tego tła, dlatego też go nie ma. A po drugie, to też jest całkiem niewygodne, bo nie możecie ubierać zielonych rzeczy. Jak widzicie na przykład na taką szarą dzisiaj koszulę, bo jestem tutaj w koszuli, prawdopodobnie byłbym troszeczkę przezroczysty. Gdybym ubrał jakąś zieloną koszulkę czy bluzę, byłbym całkiem przezroczysty. Więc męczyło mnie takie dobieranie stroju do nagrywania, bo większe rzeczy mam albo niebieskich, albo zielonych, a dlatego tak jest po prostu wygodniej. Na początku kanału bardzo chciałem, tak wielki nacisk miałem na tą jakość. W sumie chyba Flotar był taką osobą, która pokazała mi, że jakość jest ważna, ale jakość taka, żeby wygoda w tym jednak była najważniejsza. Teraz spędzam naprawdę dużo czasu na nagrywaniu, to jest główna rzecz, którą się zajmuję, więc tak po prostu będzie mi wygodniej. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Dobra, i ostatnią sprawą to pytanie do Q&A. Jak wiecie, była seria Czytam Wasze Komentarze, niestety ona już prawdopodobnie nie będzie kontynuowana, bo jest zwyczajnie tych komentarzy za dużo czasu bym tracił na wyszukiwanie tych ciekawszych, zwłaszcza, że na większość rzeczy już znacie odpowiedź, więc będzie odcinek z Q&A na dniach, to zależy od Was, ile pytań zadacie. Zadawajcie pod tym filmem w komentarzach pytania do Q&A, jeżeli jesteście ciekawi, bo na pewno jest tutaj mnóstwo nowych osób. Ostatnie Czytam Wasze Komentarze było, nie wiem, kiedy miałem 10 tysięcy, czy tam 12, więc zapraszam Was do zadawania pytań, a na te ciekawsze, czy na takie, których jeszcze nie odpowiadałem, odpowiem w tym odcinku Q&A, więc mam nadzieję, że zadacie odpowiednią ilość pytań. No i dobra, na dzisiaj to już wszystko, tak więc ja podsumowałem to wszystko całkiem zwięźle, myślę. Gadałem jak najdłużej, żeby ten filmik nie trwał 2 minutki, ale chciałem Wam jeszcze raz ostatni podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że nie spadniecie po prostu, że dalej będziemy szli tak, jak idziemy do przodu. Bardzo by mnie to cieszyło. Obecna sytuacja również mnie bardzo cieszy, za co Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. A na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Co ja Wam z tym dziękuję? Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. We'll be right back.